W tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć testową wersję Twojej strony internetowej, czyli stronę stagingową. Dzięki niej będziesz mógł sprawdzać, czy dane aktualizacje nie spowodują jakiegoś błędu na Twojej stronie głównej. Będziesz mógł dodawać nowe funkcje i eksperymentować na Twojej stronie bez wpływu na stronę główną. Taką wersję stagingową będziesz mógł stworzyć w bardzo prosty i szybki sposób przy pomocy płatnego dodatku WordPress Staging Plugin Pro. Jest to dodatek, który wchodzi w skład pakietu WP Vivid. Jeśli nie widziałeś wcześniejszego poradnika na ten temat, to zapraszam cię do pierwszego filmu z serii. Link do filmu znajdziesz w opisie i w karcie u góry. No i tutaj mamy właśnie drugie rozwiązanie, czyli Staging Pro. Kupując. Pakiet Lifetime, możesz mieć dostęp do wszystkich tych dodatków, w tym właśnie wtyczki do wykonywania automatycznych kopii zapasowych, wtyczki do wykonywania wersji stagingowej, wtyczki do optymalizacji obrazów na Twojej stronie. Jest tutaj wiele rozwiązań, które omówię w kolejnych filmach. Dzisiaj skupimy się na stworzeniu wersji stagingowej Twojej strony. Po wykupieniu tego pakietu będziesz mógł zainstalować wtyczkę na Twojej stronie internetowej. Pokazałem to we wcześniejszym poradniku. Wystarczy, że zarogujesz się do twojego konta. Następnie klikniesz w opcję Download i tutaj pobierzesz wtyczkę WP Vivid Installer. Następnie musisz skopiować klucz twojej licencji i wkleić go w to miejsce. Ten proces pokazałem w moim pierwszym filmie. Myślę, że jest to bardzo proste, więc spokojnie sobie z tym poradzisz. I teraz, gdy masz już aktywną wtyczkę i licencję WP Vivid Pro, możesz wykorzystać nowy dodatek Staging. Kliknij sobie na Dashboard. I kliknij zainstaluj przy tej opcji. Po instalacji pokaże się tutaj nowy element staging sites. Zostaniesz przeniesiony do panelu, w którym możesz stworzyć wersję stagingową strony. Zanim rozpoczniesz ten proces, pamiętaj o tym, żeby dezaktywować wszystkie wtyczki, które są związane z przyspieszaniem strony, z pamięcią podręczną, ponieważ mogą wygenerować problemy. Tutaj mamy dwie możliwości. Albo tworzysz wersję stagingową twojej strony, albo tworzysz świeżą instalację WordPressa, na której będziesz pracować. My wybierzemy sobie Create a Staging Site i w tym miejscu wybierasz, gdzie ma znaleźć się właśnie wersja stagingowa. Możesz wybrać albo Website Root, czyli główny katalog twojej witryny, albo możesz wybrać subdomenę i taką subdomenę możesz sobie stworzyć w panelu hostingowym. Czyli po prostu wchodzisz sobie do panelu hostingowego, tworzysz subdomenę i tutaj właśnie wpisujesz nazwę tej subdomeny. Następnie musisz podać ścieżkę bezwzględną do katalogu, który jest przypisany do twojej subdomeny. Po wykonaniu tych opcji możesz wybrać prefiks tabel, czyli wpisz sobie tutaj jakiś prefiks tabel i mamy dwie opcje: albo możemy dodać ten prefiks do istniejącej bazy danych, albo możemy użyć osobnej bazy danych. I ta opcja jest zalecana, ponieważ nie będziemy mieć tutaj dodatkowych informacji w Twojej głównej bazie danych, więc musisz sobie wejść do Twojego hostingu, stworzyć nową bazę danych, wpisać tutaj wszystkie dane, czyli mamy użytkownika, mamy hasło, no i musimy przetestować połączenie z bazą danych. Następnie musisz wybrać, jakie pliki znajdą się w tej wersji stagingowej i kliknąć Create Now. Ta opcja jest najlepszą z możliwych. Jeśli jesteś osobą, która nieco zna się na stronach, to zdecydowanie warto ją wybrać. Jeśli nie wiesz w jaki sposób wygenerować te informacje, to najlepiej zwróć się o pomoc do firmy hostingowej, w której masz stronę. W panelach hostingowych w bardzo prosty sposób można sobie utworzyć subdomenę oraz bazę danych i potem wystarczy wpisać sobie właśnie te dane. Teraz pokażę Ci drugą opcję, czyli stworzenie strony stagingowej w podkatalogu na Twoim hostingu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, dużo lepiej zrobić to w osobnej subdomenie, w osobnym katalogu, ale jeśli dopiero się uczysz, chcesz przetestować to rozwiązanie, to możesz wykorzystać tą metodę. Tutaj działa to tak samo, wpisujemy sobie nazwę naszego katalogu staging, mamy opcję wyboru bazy danych. Albo możemy wybrać istniejącą bazę danych, co nie jest zalecane według mnie, ponieważ będziesz miał w bazie danych wiele dodatkowych elementów, które mogą ją wypełniać niepotrzebnie, więc wybieramy sobie drugą opcję i instalujemy wersję stagingową w nowej bazie danych. I teraz wybieramy sobie pewne opcje, które musimy tutaj wprowadzić. Żeby stworzyć taką bazę danych, musimy wejść do naszego panelu hostingu. Pokażę Ci to na przykładzie firmy hostingowej lh.pl. Wejdź sobie do swojego panelu hostingowego, wejdź na serwery, bazy danych, a następnie kliknij utwórz. Teraz podaj nazwę bazy danych i wygeneruj hasło. Zapisz sobie to hasło, ponieważ za chwilkę będzie potrzebne. Teraz zaznacz checkboxa, dopuszczaj połączenie zdalne i kliknij utwórz. Teraz przejdź sobie do swojego panelu i tutaj podaj hasło, następnie skopiuj nazwę bazy danych i wpisz tą nazwę tutaj. W tym wypadku nazwa bazy danych i nazwa użytkownika są takie same, więc kopiuję to również w tym miejscu. Teraz muszę jeszcze skopiować nazwę hosta, czyli wchodzę sobie tutaj i kopiuję nazwę hosta. Teraz klikam Test Connection. Jeśli wprowadziłeś wszystkie dane prawidłowo, to otrzymasz komunikat, że połączenie zakończyło się sukcesem. I jeśli otrzymasz komunikat, że coś jest nie tak, no to zrestartuj sobie hasło, sprawdź czy wszystko wprowadziłeś, czy nie ma tutaj spacji. No, i wszystko powinno działać. I teraz, jeśli chcesz wykluczyć jakiś katalog i nie chcesz go uwzględniać w tej wersji stagingowej, no to klikasz sobie tutaj i załóżmy, że wykluczymy sobie taki plik. Dodaję sobie tutaj plik i on nie zostanie skopiowany. Ale jest to opcja domyślna, więc jeśli ci na tym nie zależy, możesz również odznaczyć tego checkboxa. Teraz kliknij w przycisk Create Now. A następnie zatwierdź przyciskiem OK. Wersja stagingowa jest generowana. Pamiętaj, żeby nie odświeżać strony ani nic tutaj nie zmieniać, ponieważ może to wygenerować błędy. Po odczekaniu kilku lub kilkunastu minut, zostaniesz poinformowany o zakończeniu tego procesu. No i tutaj mamy informacje dotyczące naszej strony stagingowej. W tym wypadku została zainstalowana w podkatalogu wp-content i teraz mamy opcję Home, możemy sobie zobaczyć naszą stronę albo Admin i wtedy będziemy mogli sobie edytować różne ustawienia, czyli klikam sobie wp-admin. Loguje się takimi samymi danymi jak do strony głównej, i po zalogowaniu u góry strony mamy żółto-pomarańczowy pasek, który informuje nas o tym, że jesteśmy na wersji stagingowej. No i tutaj możemy sobie wprowadzać różne ustawienia: możemy tą stronę ukryć, możemy ją pokazywać klientom, możemy zrobić z nią, co tylko zechcemy. Bardzo fajna opcja, która pojawiła się na naszej stronie głównej, jest taka, że możemy sobie aktualizować naszą stronę stagingową. Czyli, jeśli na stronie głównej wprowadziłeś jakieś zmiany, no to wystarczy, że klikniesz Update the Staging Site, no i wtedy ta strona stagingowa zostanie zaktualizowana. Nie musisz jej kop kopiować od nowa. Jest to ogromna oszczędność czasu. No i mamy w drugą stronę możliwość przeniesienia strony stagingowej jako stronę główną. Czyli jeśli pracujesz na stronie stagingowej, budujesz stronę klienta i potem chcesz przenieść ją na serwer docelowy, no to możesz właśnie wykorzystać opcję copy staging site to live. I wtedy strona stagingowa zostanie skopiowana na stronę główną, stronę właściwą. No i możemy sobie kliknąć przycisk delete. No i wtedy ta strona stagingowa zostanie usunięta i nie będzie po niej śladu. Oczywiście musimy jeszcze usunąć bazę danych z naszego serwera lub subdomenę, jeśli stworzyliśmy właśnie wersję stagingową w subdomenie Mam nadzieję, że podobało Ci się to narzędzie. Jest bardzo przydatne. Jeśli prowadzisz strony internetowe, jeśli wykonujesz aktualizację stron dla klientów, no to powinieneś tworzyć strony stagingowe, szczególnie pod większe projekty. Jeśli chcesz skorzystać z tego rozwiązania, no to kliknij koniecznie w link w opisie tego filmu. Wejdź sobie na tą stronę i tutaj masz dostępne pakiety. Moim zdaniem, najbardziej opłacalny pakiet to wersja Lifetime, ale oczywiście możesz sobie przetestować wersje roczne, jest to już Twój wybór. W kolejnym filmie pokażę Ci, jak wykorzystać narzędzie do optymalizacji zdjęć, będziesz mógł je skompresować, będziesz mógł zmienić ich format na nowoczesny format, który jest bardzo szybki, więc to wszystko już w kolejnym filmie. Jeśli nie chcesz go przegapić, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych poradnikach.